Czteroletnia kadencja wałbrzyskich radnych RWS-ów dobiegła końca 3 kwietnia bieżącego roku. Dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zdecydowano o terminie wyborów na kolejną kadencję. Wybory są ogłaszane na, już wspomniałem, 4-letnią kadencję. Wyboru dokonuje komisja, wybory dokonują mieszkańcy, wybory przeprowadza komisja wyborcza ustanowiona przez prezydenta miasta Wałbrzycha. W uchwale Państwo mają wskazany kalendarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów, w których pierwszą z czynności jest ustanowienie komisji przez pana prezydenta. Kończy się oczywiście na 7 kwietnia zaproponowany przez nas termin przeprowadzenia tych wyborów. Następnymi czynnościami komisji wyborczych jest zarejestrowanie kandydatów, przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania. No i w dniu wyborczym 7 kwietnia przeprowadzenie tych wyborów do rad wspólnot samorządowych. 4 kwietnia upływa kadencja rad wspólnot samorządowych. W związku z tym Rada Miejska uchwaliła na 7 kwietnia wybory do rad wspólnot samorządowych. Rady będą, tu Ryszard Nowak też chciałby wystąpić. Jest to 11 wspólnot i w dniu dzisiejszym głosowanie pokazało to, że radni miasta Wałbrzycha część władzy samorządowej przekazali na najniższy szczebel, z czego się cieszę, bo jednak te rady sprawdziły się w tej kadencji i będą pokazywać, że potrafią z samorządnością coś zrobić dobrego dla lokalnej społeczności, z czego ja się bardzo cieszę. I dziękuję radnym, że zagłosowali jednomyślnie i jednogłośnie za powołaniem nowych jednostek pomocniczych, jakie są Rady Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że tzw. RWS-y pełnią funkcję jednostek pomocniczych Urzędu Miasta, gdzie miejscy radni zobligowani są do pełnienia dyżurów, dzięki którym petenci nie muszą już dojeżdżać do biura rady mieszczącego się w ratuszu i ze swoimi problemami mogą udać się właśnie do dyżurujących w radach wspólnot radnych. Chodziły różne plotki, różne takie głosy, plotkom się nie wierzy, miały być pomniejszone, zlikwidowane. Nie wiem, z czego to wynikało, ktoś taką złą koniunkturę napędzał, ale patrząc po swojej wspólnocie, to pracujemy prężnie od godziny 9 do godziny 20. Inne wspólnoty też pracują. Są wspólnoty, które pracują więcej, może troszeczkę mniej, ale to wynika z harmonogramu pracy, bo część ludzi pracuje, część nie pracuje i to wszystko wynika. A wynik, który dzisiaj zobaczyłem na tablicy 21 za, to jest po prostu dowód na to, że radni chcą tą władzą się dzielić. Sam jestem radny, głosowałem za, żeby po prostu ten najniższy szczebel też docenić, bo w tych ludziach, które są wybierane do jednostek pomocniczych, też ciekawe pomysły drzemią. Ja jestem po prostu zadowolony i dziękuję. Mimo bardzo niskich dotacji wynoszących jedynie 3000 zł rocznie, co daje 270 zł miesięcznie, RWS-u dzięki wsparciu sponsorów w poszczególnych dzielnicach działają prężnie, będąc bardzo ważnym miejscem spotkań społeczności lokalnych. Tych środków na Rady Wspólnot jest bardzo mało, bo to jest 3000 rocznie, więc jak pan tak podzielimy, to jest około 270 zł miesięcznie, a potrzeb jest bardzo dużo. W tym momencie trzeba pozyskać sponsorów i najczęściej takich też pozyskujemy, żeby można było z tymi mieszkańcami nie tylko na terenie naszej wspólnoty, ale poza terenem korzystać z dobrodziejstw kultury. Mało tego też są dzieci, bo my nie mówimy tylko o osobach dorosłych, bo Rada Wspólnoty też trafia do dzieci szkolnej, do takiego społeczeństwa. To nie tylko my dorośli, ale też dzieci. To jest tak naprawdę całe lokalne społeczeństwo Piaskowej Góry, Szczawienka i wszystkich innych rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Są instytucje, które pobierają do pieniążki za jakieś wyjazdy i tak dalej, natomiast my, społecznicy, staramy się podać dzieciom i dorosłym i służyć nieodpłatnie. I to czynimy, ale przy współpracy darczyńców, sponsorów i to możemy funkcjonować bardzo dobrze, bo kwota 3000 zł na rok to nie jest powalająca kwota, ale dziękuję Urzędowi Miejskiemu, że mamy telefon, jest światło, mamy opłacony lokal i to są też jakieś koszty. Tutaj mamy szacunek do Urzędu Miejskiego, że pochyla się nad takimi sprawami. Ja w dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że kolejne 4 lata ktoś będzie mógł pracować społecznie, o ile będzie chciał. Myślę, że w tej Radzie się znajdę i poprowadzę jeszcze raz te 4 lata ku dobremu.
Jak mówi jedna z radnych Renata Wierzbicka, RWS-y w dzielnicach są potrzebne i radni powinni mieć obowiązek do pełnienia w nich dyżurów. Przede wszystkim uważam, że te rady wspólnoty to powinny być dla radnych i radnego powinien być to obowiązek dyżurowania w takiej radzie wspólnoty. Jak założyliście Państwo, to radni już nie dyżurują w mieście, w ratuszu, jak to kiedyś było i miało to miejsce. Uważam, że radny powinien dyżurować w Radzie Wspólnoty, żeby mieszkaniec z danego okręgu, gdzie radny kandyduje, mógł się z nim spotkać. Czy to w dobrej wierze, czy w złej, czy z dobrymi informacjami, czy złymi, powinien tutaj dyżurować. I te Rady Wspólnot powinny być w każdej jednej dzielnicy. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Trudno jest powiedzieć, jeden jest zadowolony, bo pomogliśmy mu, a drugi nie jest zadowolony, bo nie pomogliśmy. To tutaj mogą się tylko i wyłącznie opowiedzieć mieszkańcy. Myślę, że może być w szkołach, jak dzieci wyjeżdżają, to przełożenie tak naprawdę jest różne. Trzeba po prostu wypośrodkować. Nie wszyscy są zadowoleni z wszystkiego, co się dzieje w Wałbrzychu. Radni już zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w każdej dzielnicy Wałbrzycha. Zachęcam tak naprawdę wszystkich mieszkańców do tego, żeby w tych wyborach, które teraz będą, do tych rad wspólnot samorządowych, postarali się uczestniczyć, bo tak naprawdę kogo wybierzemy do tych rad wspólnot, to tak będzie wyglądała ta rada wspólnoty. Czy ona będzie prężna, czy ona nie będzie prężna, to wszystko zależy od tych osób, które tam się znajdują i jak naprawdę chcą działać dla lokalnej społeczności.